Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ile energii we mnie jest, ponieważ temat jest niezwykle energetyczny. Świat tak rozpędził się, proszę Państwa, tak goni za tymi nowinkami, że ja się czasami zastanawiam, czy ja jestem sztucznym facetem, czy prawdziwym. Czy to, co ja mówię, to wynika z mojego myślenia? Czy to zostało mi włożone? Mam jakiś chip w Polvision. Proszę Państwa, i zaczynam rozmawiać. A moim rozmówcą, zaczynam się bać, jest Aleks Janowicz, którego witam serdecznie. Dzień dobry, Aleksie. Dzień dobry. Jak się czujesz? Dobrze. Świetnie wyglądasz. Dziękuję. Chudłeś? Pan też? Pan również? O, dziękuję. Dziękuję. Pewnie dużo zdrowego jedzenia jadłeś i tak dalej, tak, ale tak. O tym porozmawiamy. To będzie druga audycja o tym, tak, myślisz? O właśnie odżywianiu, tak, między innymi. Coś takiego. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, miałem przyjemność rozmawiać z człowiekiem niebanalnym, bo o tym nie wiesz, Michał Sobolewski. Jest to mąż świętej pamięci Ireny Jarockiej, który pracuje w Ministerstwie Zbrojeniowym w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie zajmuje się szkoleniem młodej kadry komputerowej, nie tylko i tak dalej. Człowiek o niezwykłej inteligencji. I między innymi rozmawiałem z nim poprzednio o sztucznej inteligencji. Powiem tak, kiedy widziałem kiedyś na przykład fabrykę samochodów Mercedesa i widziałem, że wszystko jest mechanicznie robione, dopiero na końcu są jakieś śrubki przekręcane, to zrozumiałem, że ten świat rozpędził się tak szybko, tak jest wszystko zrobione, że w zasadzie człowiek nie jest potrzebny. Prawda? Temat... Często tak jest w dzisiejszym świecie, prawda? W dzisiejszych czasach, a będzie jeszcze gorzej, bo to tutaj mówimy o obrażach bardziej takich fizycznych, takich produkcyjnych, gdzie roboty zastępują ludzi i to się więcej robotów zastępuje z każdym dniem, bo po prostu robot jest bardziej precyzyjny, a sztuczna inteligencja potrafi bardziej, ale to jest bardziej o robotach, tak generalnie, a tutaj mówimy o sztucznej inteligencji. Czyli mówimy o artificial intelligence, prawda? Tak jest. Zresztą Musk powiedział, że to jest o tyle przerażające, że w zasadzie relacje ludzkie są niczym, nie są aż tak niebezpiecznym, czy broń nuklearna nie jest aż tak niebezpieczna, tak jak sztuczna artificial intelligence, prawda? Jak sztuczna inteligencja. Stąd właśnie wziąłem pomysł na temat, bo po prostu oglądałem któregoś dnia taki krótki, jednominutowy filmik, bo to było na takiej platformie, gdzie są takie krótkie, jednominutowe filmiki. Nieważne, w każdym razie był taki filmik z jego krótką taką wypowiedzią, część tej wypowiedzi, gdzie po prostu właśnie mówił, że on się boi bardziej tej inteligencji sztucznej niż nuklearnej broni. I to jest bardzo niepokojące i boi się z tej perspektywy, bo często gdy myślimy o sztucznej inteligencji, to myślimy, że nagle stanie się tak jak człowiek i stanie się tak, że jakoś w jakiś sposób zda sobie sprawę, że jest maszyną. Tak jak człowiek, że po prostu zacznie rozumować, zacznie myśleć o jej otoczeniu. I wiele było takich przykładów, ale ja jak w to też wnikałem, to przeważnie wyglądało, przepraszam, nieprawdziwie, że zmyślone, że, bo ja myślę i z religijnego punktu widzenia, że tylko Pan Bóg potrafi stworzyć ludzi i ludzie po prostu nie mogą stworzyć, intelektualnie przynajmniej, nie mogą po prostu stworzyć maszyny, która ma takie same emocje, odczuwa, takie same ma myślenie po prostu jak ludzie, jedynie możemy przez reprodukcję kolejnego człowieka, ale nie możemy po prostu technologii stworzyć, która będzie dokładnie tak myśleć, tak jak my. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy ty to pamiętasz, taka sytuacja była, że komputer rozgrywał partię szach z wielkim znanym szachistą światowej sławy. I pierwszą partię wygrał szachista, ale drugą już przegrał. Ja myślę sobie, Chryste Panie, co się na tym świecie dzieje? Gdzie jest człowiek? I to już był sygnał, bo to było lata wstecz. Lata wstecz, lata do tyłu. To już był sygnał taki, że... Tak, te komputery właśnie szachowe były już
wydaje mi się, w latach 90. na pewno, ale być może już w latach 80. już były. To była próba, bo ktoś na ten pomysł wpadł, tak? To była próba udowodnienia, że człowiek owszem, ale nie do końca. Dokładnie. Komputery są bardzo mądre, jeżeli mamy poprawny scenariusz, bo na przykład jeżeli chodzi o grę jakąś, czy kalkulacje różne, matematyczne, to wiadomo, komputer jest lepszy w tym. Bo szybciej liczy. Szybciej liczy, dokładnie. Po prostu. Szybciej kalkuluje i komputer właśnie tak myśli, że komputer inaczej w ogóle nie myśli, tylko kalkuluje wszystko. Konwersacje, które ma, to wszystko po prostu wyciąga z tego, co się nauczył. I właśnie sztuczna inteligencja ma to w tym, że ona po prostu się uczy z różnych forum, z różnych stron internetowych, po prostu skanuje, pobiera różne informacje. Zapamiętuje to. Tak, i na przykład najbardziej teraz się najbardziej pracuje na tych takich, tej sztucznej inteligencji, która odpowiada i próbują ją zrobić tak, żeby odpowiadała jak najbardziej jak człowiek, żeby pisała nawet styl swój własny, tak jak człowiek miała. I po prostu na tym się najbardziej pracuje w dzisiejszych czasach. Ale po prostu komputer kalkuluje. Komputer musi najpierw skądś, tak jak człowiek, po prostu musi przejść przez... Ale nie do końca. Nie do końca, właśnie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że akurat tutaj sztuczna inteligencja i komputer tu jest pozbawiony pewnych duchowych... O tak, odczuć. Moralności. Moralności, różnych, duchowych odczuć, różnych, że się kieruje rozumieniem człowieka, a że może to odpuścimy, że jednak nie może komputer mieć czułości. Dokładnie, sztuczna inteligencja. Ludzie myślą, że można nauczyć komputera, żeby mieć... kochał? Powiedzmy, tak. Żeby kochał, będzie kochał dla sprawy. Tego, że jest tak zaprogramowany, dokładnie. Tak, że nauczymy komputer, że w tak wdzięczności jest. Powie dziękuję, tylko dlatego, że coś uzyskał, a nie, że wybaczył. Czy komputer ci wybaczy? Albo dlatego, tego nie wiemy. Albo dlatego, że po prostu zaprogramowano go tak. I on nie czuje, i tak naprawdę tak bardzo jak możemy sobie wmawiać to, że komputer ma jakieś uczucia, tak bardzo jak spróbujemy komputer zrobić jak najbardziej tak, żeby odpowiadał nam jak człowiek, żeby wyglądało nawet jakby myślał jak człowiek, to on nigdy nie będzie myśleć jak człowiek, bo to nie jest człowiek, tylko to jest program. To jest program. Dokładnie. Nawet jeżeli bardzo zaawansowany i wyciągnięty z tego, co ludzie mówią, z pamięci ludzi, różnych rzeczy, które się stały. Komputery są bardzo dobre w liczeniu rzeczy, w kalkulowaniu rzeczy i są pod tym względem mądre, ale nie są filozoficznie mądre, bo nie mają po prostu moralności, bo nie może mieć maszyna i nigdy nie będzie mieć. Coś, co fascynuje ten świat, który teraz jest, to na pewno to, że my wiemy, że komputer dziesięciokrotnie czy tysiąckrotnie będzie, że tak powiem, dokładniejszy. Tak. Prawda? Bo wyliczy to komputery na przykład są dokładniejsze niż były w latach 60. Dokładnie. I zużywają mniej miejsca, bo na przykład kalkulator, tak? Zwykły kalkulator to w latach 60. był cały pokój, taki duży jak to studio, większy nawet, bo to jest w zasadzie mały w porównaniu do tego, jakie duże po prostu komputery kiedyś były, a na dzień dzisiejszy mamy taki chudy, malutki kalkulator z różnymi chipami mikroskopicznymi, które po prostu robią te wszystkie kalkulacje. To jest poziom, z którego przeszliśmy w latach 60., powiedzmy 60 lat temu, do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, to jest niebywałe. I będziemy ciągle będziemy iść do góry i będziemy mieć różne technologie. Na przykład dzisiaj mamy Facebook, Mark Zuckerberg, robi na przykład te, popularne są bardzo w dzisiejszych czasach te takie okulary. To tak. Już nie jest na temat sztucznej inteligencji, ale po prostu, ale że mówimy, widzimy, jak się świat widzimy zmienia, wirtualny jak się świat zmienia. Dookoła nas, bo to o to chodzi, który tam nie jest. I po prostu tak samo jest z sztuczną inteligencją. Być może to wygląda, że odpowiada nam, że zachowuje się jak człowiek, ale to nie jest człowiek. I
w każdym razie, dlaczego jest taka niebezpieczna, bo to o to chodzi, bo to wiadomo, każdy wie, że nigdy nie będzie jak człowiek, to nie jest ważne. Ważne jest to, jak mogą być użyte do właśnie rozpustoszenia, do zabicia ludzi, do różnych złych rzeczy. I większość ludzi myśli o takim scenariuszu jak z Terminatora, że będą latać roboty wyglądające jak ludzie. Ale i jesteśmy coraz bliżej, przyjacielu. Jesteśmy. Proszę Państwa, jesteśmy coraz bliżej. Tylko właśnie to ludzie myślą właśnie tak o tym, że komputer zda sobie sprawę, że jest realny i po prostu zaatakuje ludzi, bo po prostu zdecyduje, że po co ja haruję dla ludzi. Nie będę pracował dla ludzi, będę też miał święty spokój. No myślisz, wiadomo, że aż taka wersja jest możliwa? Nie, właśnie mówię, że to niemożliwe, bo to niemożliwe. Nawiązuje do tego, co mówiliśmy. No, można na przykład komputer przekupić kanapką, ubrać je strzynką. Tak. Montrose Deli. Wyśmienity catering na każdą okazję. Piękne aranżacje szwedzkich oraz słodkich stołów, ciepłych dań oraz niezapomniana chatka góralska. Montrose Deli to codzienne, wspaniałe domowe obiady, natomiast każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Montrose Deli. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Odstawiam ten problem dlatego, że to mówi komputerze. Nawet nie trzeba przekupywać, po prostu daje się rozkaz i komputer robi, ale w każdym razie... Ale ktoś ten rozkaz wydaje. Tak, tak. I dokładnie. Tu jest problem. Dokładnie. Człowiek, który jest przeciwnikiem dla komputera, nie może mu powiedzieć, przepraszam, uciekaj stąd. Powiedziałbym po męsku, jesteś dorosły, spadaj. Nie ma takiej sytuacji. Jest to niemożliwe. Jeżeli on już idzie i atakuje, to ma cel. Cel sam komputer nie zmieni z celu, bo nie jest aż tak myślę. Natomiast jeżeli jest zaprogramowany i ty jesteś celem, to już jest po tobie. Tak jest. Prawda? Tak jest. I dlaczego powinniśmy się bać tego? Wiele jest różnych takich drony. Drony to każdy zna, bo one już tak dawno były. Od lat chyba 90. No na pewno 90. Mhm. Na pewno 90., bo to akurat wiem, że w latach 90. Nie wiem dokładnie, kiedy były stworzone, może w 80. Nieważne. W każdym razie drony, te takie najbardziej znane, które były przez najdłuższy czas, to są te drony takie malutkie, takie jakby samoloty, które mają malutką broń i strzelają, albo mają dopięte jakieś bomby. I po prostu rzucają. Ale to już jest taka kontrolowana manualnie, a na dzień dzisiejszy zbliżamy się do tego, że mogą być roboty, które wyglądają jak ludzie i które biegają. I jest wiele filmików, gdzie są psy takie, które biegają, widziałem, które potrafią to nosić. No właśnie, to jest no przecież... Chcesz mi powiedzieć, że stworzony człowiek jest olimpiada, prawda? No i co? Człowiek ma konkurować z czymś, co zostało stworzone. Dokładnie. Przez sztuczną inteligencję. Dokładnie. I dokąd my idziemy? Ludzie powoli będą zaczynać, tak jak mówiliśmy wcześniej, znikać z różnych nie tylko branż roboty, ale również w wojsku. Wojsku i po prostu to negatywnie... To niektóre specjalizacje przestają być potrzebne. Dokładnie. I to kiedyś negatywnie... jak marynarka była, skończyła się Wyższa Szkoła Marynarki, prawda? I tam były różne działy. Dzisiaj większość tych działów ludzie kończyli nawigację wtedy, i ona się w ogóle teraz nikomu nie potrzebna. Jaki nawigator teraz? Dokładnie. Włączasz sobie, rozumiesz, tam... jakąś tam to, wejść czy cokolwiek, no i robić co chcesz. Dzisiaj to jest zupełnie co innego. Tak jest. To było 40 lat temu, 30 lat temu i dzisiejszy nawigator to dzieciak włączy i wie lepiej.
No tak się świat zmienił, nic no nie tak. umniejszając. Nikt nie przewidział takiego rozmachu i takiego pędu ogromnego tej nauki do przodu. Człowiek teraz jest super człowiekiem, bo ma po prostu taki, można to nawet nazwać magicznym czymś, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy słuchałem tego, co Elon Musk mówił właśnie o tym, że telefon, że po prostu, że jesteśmy połączeni, że możemy rozmawiać z kimś w następnej części świata, że możemy wpisać pytanie w Google i od razu nam pokaże. To jest tylko to jest pytanie niebywałe. Jest, czy ta odpowiedź jest prawidłowa. Wiesz, bo to też tego do końca nie wiemy. Mnie się wydaje, że... No ale jedno... to tak generalnie mówimy. Nie, ja wiem. No tak, ale jak zaczniemy na tym bazować, tak. bo na przykład jeżeli ktoś opisuje książkę i wyciąga wnioski z tej książki i to jest nazwany skrót, to jest czyje? To jest... Ja mogę coś powiedzieć na temat książki, jeżeli ją przeczytałem i ona zrobiła na mnie wrażenie. Natomiast jeżeli... Bo to często sprawdzałem. Patrzę, jest jakiś powiedzmy tam opis tej książki, z którym ja się kompletnie nie zgadzam. Dokładnie. Ja miałam inne odczucia, prawda? To co samo możemy powiedzieć o kobiecie. Dla jednych ona jest piękna, drudzy mówią, że nieprawda. Prawda? Zupa jest przesolona albo niedosolona. I to jest sprawa moja, jeżeli ja mam to ocenić, a nie czyjeś. No tak spłycam trochę, ale wiesz o co mi chodzi, prawda? Tak. Bo to jest moje subiektywne traktowanie sprawy. Niektórzy mówią, że ten film jest do bani, mówiąc kolokwialnie, a niektórzy mówią wspaniały. Zobacz, co się dzieje na tych forach internetowych, już tak abstrahując trochę od tego, jak się komentuje kogoś, kto jest bogaty, tylko dlaczego on jest bogaty? Ja niedawno przeczytałem sobie wypowiedź aktora Englerta, prawda? Kiedy on jako dyrektor teatru, to już tak abstrahuje, ale to ma coś związek z tym, o czym rozmawiamy. Mamy przyjemność rozmawiać, ja mam przyjemność rozmawiać z tobą. Kiedy on powiedział, że aktorka, która u niego gra w teatrze, zasłużoną, wspaniałą aktorką, poszła na casting do filmu, ale producent powiedział, że jej nie przyjmie, dlatego że ona nie ma followersów. Nie jaką jest aktorką, co ona potrafi, tylko, że nie ma followersów, że nigdzie nie ogląda, bo ona nie chce się obnażać na forum internetowym, że ona je i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj byle jaki pajac wsadzi noch w jakiś tam nocnik i będzie miał więcej followersów i na tym to polega. Ten świat już intelektualnie zaczyna bankrutować. Ale to prawda. To prawda, że po prostu większość naszego życia spędzamy na Facebookach, postując zdjęcia różne, zamieszczając. Spędzamy następne pół godziny na wpisywanie jakiegoś fajnego tekstu, żeby to fajnie brzmiało, jakiś opis tego. Ale to nic, to ma pan rację, to też jest ważne, ale rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Dlaczego ona jest bardziej niebezpieczna niż nuklearna broń? Dlatego, że jest tak dokładna. Bo na przykład bombę, żeby rzucić, to ktoś leci samolotem, tak? I ktoś to wszystko manualnie robi, tak samo z dronami. Manualnie to w dzisiejszych czasach, wiadomo, jest bardziej zaawansowane i może samo dolecieć do celu, ale na przykład w latach 90. to wszystko było manualnie sterowane. I na dzień dzisiejszy... Ja uważam, zgadzam się z tobą, bo to jesteśmy oparci tak trochę w kierunku teorii, jest niebezpieczeństwo, tam Musk może mówić te rzeczy i ja się zaczynam bać tego, że to mówi taki człowiek, rozumiesz? Ale z mojego punktu widzenia ja myślę sobie, drogi przyjacielu, że może do tego nie dojdzie, że może gdzieś ten świat nie będzie aż tak głupi, żeby wyręczać nasze najważniejsze cechy ludzkie, czułość, miłość. Wiesz, o co chodzi? Ja rozmawiałem właśnie ze wspomnianym Michałem Sobolewskim, który pracuje w Ministerstwie Stanów Zjednoczonych. I on mówił, wiesz co, ja się tego nie bał, bo ktoś sztuczną inteligencję stworzył człowiek, nie sztuczna inteligencja stworzyła człowieka. I tu jest jakiś, wiesz, jakaś deska ratunku. I też nie uważasz? Dokładnie. I nawet nie trzeba patrzeć na to z punktu religijnego, z prostego... Nie, z prostego myślenia. Taki kalkulacki rozum, tak jak powiedziałeś. Po prostu... Bo religii zaraz dorzucimy do tego. Dokładnie, nie może robot, on kalkuluje, a nie myśli. I
do czego zmierzam. On właśnie przez te kalkulacje może na przykład, jeżeli dochodzi do na przykład, potrafi, nie jest tak jak w Terminatorze, gdzie jest napisany scenariusz tak, że bohater jest ucieka od robotów i nic mu się nie dzieje. Jest okej i się dobrze kończy. To nie jest tak, bo na dzień dzisiejszy jak jest robot, to on nie strzela tam wszędzie, tak że nie możesz trafić, jak w filmie, tylko to są precyzyjne maszyny, które kalkulują i 90% czasu uderzą w to, co strzelają. Pewnie więcej, ale to tak generalnie mówię, że po prostu one są tak precyzyjne i dlatego przecież ludzi zastępują i to może być, wyglądać na to dla governmentu, jak powiedzieć government po polsku? No rząd. No. Rząd, tak. Może myśleć, że po prostu maszyny są dobrym rozwiązaniem, bo nie będą musieli płacić ludziom. Owszem, maszyny dużo kosztują, ale jeżeli się doda płatności godzinne tym wszystkim pracownikom, to maszyna jest i precyzyjna bardziej i wychodzi na mniej. I to właśnie produkcja aut robi. Ale problem jest taki, że to będzie miało i zły efekt na bezrobotnych ludzi, to jest bardziej etyczne, ale jeżeli się patrzy nawet z ekonomicznego punktu widzenia, to przecież ludzie będą bez prac. Tak jak był COVID, to przecież ekonomia poszła w dół, bo ludzie zamknęli biznesy, ludzie stracili pracę. Czy sztuczna inteligencja może mieć pasję? To zależy, bo jeżeli jest zaprogramowana. Tak, ale pasja to znaczy, że coś się lubi, że coś się robi i tylko człowiek może mieć pasję. Czy sztuczna inteligencja może być czuła? Nie. No więc właśnie, czy... Nie, bo sztuczna inteligencja może być wrażliwa, żeby coś lubić. Czy może być czuła? Nie może być. Nie może Ale można ją tak zaprogramować, że będzie wyglądała. Żeby wyglądała, tak. Mnie to się przypomina taka sytuacja, wiesz, bo nie wiem, czy wiesz, ale na pewno wiesz, bo jesteś mądrym chłopcem, mężczyzną. Powiem ci tak. Cała sprawa polega na tym, że trudno mi by było się zakochać, będąc przedstawicielem sztucznej inteligencji. Nie wiedziałbym jak. No tak, no tak naprawdę sztuczna inteligencja tak naprawdę jest puszczana, można powiedzieć, samopas, że po prostu większość... Dokładnie. Często skenuje po prostu różne forum na internecie, różne wypowiedzi ludzi, żeby po prostu zaadaptowała styl rozmowy. Wypadkowa, żeby była tak, tego wszystkiego. Tak, i po prostu nie ma takich emocji jak człowiek, bo nie może się do jednej odnieść, na przykład sytuacji w życiu, która ją zmieniła, bo tyle się zmienia i każdego dnia praktycznie się zmienia, że po prostu nie ma prawdziwej, nie ma po prostu prawdziwego odczucia. Temat jest niewyczerpany, ale Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo w zasadzie temat nie wyczerpa. Profesor Aleks Janowicz, dzisiaj był Państwa moim gościem, porozmawialiśmy sobie. Pewnie jeszcze będziemy rozmawiali nie raz. Dziękuję Ci bardzo za udział w programie. Dziękuję. Państwu dziękuję za wysłuchanie. Do miłego zobaczenia, usłyszenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia.